Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek i zapraszam was do kolejnego odcinka z Delówki Jump 4 Letni Grand Prix. Trochę opóźnienia mam ostatnio w wydaniu odcinków, ale mam problemy spore z YouTube'em, nie przetwarza mi filmów. No i mam nadzieję, że już wszystko jest ogarnięte bardziej. Ja tutaj wciskam puchar świata, ale nie będę się tu odzywał, gdyż zauważyłem, że robi przeskoki takie. Może to robi przeskoki, nie możecie zobaczyć, jaka skocznia będzie od razu, tylko... No zobaczymy. Czy tu jest stan? I się zamykam na chwilę. Mam nadzieję, że to się ładnie wszystko zrobiło, a nie? No mamy Klingenthal, kolejny konkurs. No i zobaczymy, jak moje umiejętności skakania. No i jak FPS-y oczywiście. Vincent de Kompsewa z grubej rury rozpoczął. Można tak powiedzieć. 129,5 metra, ładny skok, stylowo też nie najgorzej. Zobaczymy. Andreas Tiernan. Już niedługo będziemy... Ogólnie letnia Grand Prix się już skończyła w realu. No i wygrał je Dawid Kubacki, więc... Ciekawe jak tutaj będzie, no wątpię, żeby Dawid tutaj wygrał. No ale może ktoś z trójki będzie jednak. Taku takie uczy. Ładnie, ładnie. Obejmie prowadzenie przed Vincentem de Kompsewem. No Klingenthal to jedna z tych skoczni, które ja lubię ogólnie. Fajnie mi się tu skacze. No ale też bez przesady, nie? Choć na razie skoki oddaję w miarę i oceny przede wszystkim dobre. Teraz na przykład Aigner skoczył bliżej pół metra od Takeuchiego, ale noty pozwoliły mu go wyprzedzić. Gregor de Schwanden. Nie, Michael Heiberg prowadzi z dość sporą przewagą nad resztą. No i ciekawe, czy tak się do końca utrzyma. Na razie de Schwanden obejmuje prowadzenie. Niewielkie tutaj przewagi między tą trójką. No ale w końcu ktoś zepsuje skok. Wiatru nie ma dobrego, bo jest z tyłu, ale mimo wszystko te skoki są w miarę dobre. Jan Ahonen. Popatrzmy. Chyba najgorszy wypad. Nie, czwarty. Jak widać de Kompt wcale to nie był taki daleki skok. Daikito. Japończycy podczas tej letniej Grand Prix no nie za daleko skaczą. No i Daikito chyba kolejny konkurs nieudany. 123 ostatnie miejsce. Wątpię, żeby tu awansował z taką notą, tak jak Stiernem. Ale wszystko się może zdarzyć. Daniel André Tande. Jeszcze kiedyś powiedzielibyśmy, że to jest skoczek na pierwszą trójkę, a teraz skacze gdzieś w dole. I czwarty wynik obecnie. A jeszcze jak wiemy, dużo, dużo zawodników zostało. Wojtek Sztursa. Też chyba najgorszy z Czechów w tej chwili. Ale jest młody, on się może rozwinąć świetnie. Teraz to 30,5, trzecie miejsce z Takeuchi. Myślę, że nie jest najgorzej. Peter Preutz, to też nie jest miejsce dla niego. No ale w ostatnim czasie Peter niestety słabo skacze. O, a teraz ile? Również słabo. Też raczej go nie zobaczymy w drugiej serii. 125 metrów, no ta nota 117 naprawdę nie daje dużej nadziei. Kenneth Gagnes, też wracający po kontuzji, Norweg. Wydawało się, że będzie świetnej dyspozycji, ale na razie skacze średnio, w kratkę przede wszystkim. Potrafił, no dobre występy ma na początku, potem tutaj troszkę załamanie. Teraz ósmy i wątpię, żeby z tym wynikiem awansował, choć nota no ładna, 125,1, ale inni skakali o wiele dalej. Richard Freitag. No i Richard Freitag nie najgorzej, ale siódme miejsce. No niestety, tutaj trzeba skakać daleko. Nie można sobie pozwolić na jakikolwiek błąd. Na zwycięzca zimy, Mackenzie Boykaus, chyba on wygrał, tak z czego to ja pamiętam. To była to największa niespodzianka.
No i skacze również dobrze. Choć szóste miejsce, noty niestety bardzo niskie, jak na Klausa. No skok również daleki jak Deszwandena, ale niestety noty zdecydowały, że jest daleko. Noriaki Kasai. O, stary Wyga skacze daleko. A noty ma wszystkie dziewiętnastki, jak zgodny jeden mąż. I razem z Deszwandenem prowadzą. No i Maciek Kot, pierwszy z reprezentantów Polski. No i Maciek, czas w końcu na solidne chyba punkty. To jest jedna z tych skoczni, które ty chyba lubisz, ale skok jest bardzo bliski. 12. miejsce, jeszcze noty także nie przekonują. No i wątpię, żebyśmy Maćka zobaczyli w drugiej serii konkursowej. Stefan Kraft. Również to wyjście z progu mnie nie przekonało, ale już skok przekonał. Daleko, 132 metry prowadzi, nawet Niemiec pokusił się o 20, ale stylowo skok naprawdę ładny. No i nie z niewielką przewagą, ale przewagą przed Deszwandenem i Kasajem. No i pierwszy z Amerykaninów, Michael Glazer. Miały być kopciuszki do bicia, tymczasem sobie skaczą ładnie. No dzisiaj chyba nie będziemy mieć niestety Amerykanina w drugiej serii, no choć zobaczymy, się wszystko okaże w praniu. Anders Schwanemel. Norweg na razie. Ciężko powiedzieć, czy jest w dobrej dyspozycji, czy słabej. Skacze również w kratkę i ten skok znowu daleki, ale czwarte miejsce, no ty znowu. Najdłuższa odległość? Nie najdłuższa. Kraft też miał 132, ale czwarte miejsce Fanemela, no myślę, że z tym wynikiem awansuje spokojnie. No i Jakub Janda. Dalej skacze stary Wyga. I znowu ładny skok Jandy. Ale noty nie błyszczą. 12. miejsce Jandy. Szkoda, bo Sztursa jest szósty. No może być ciężko awans z tym wynikiem. Klemens Murańka. Jak Polak skoczy, oj, źle to wyglądało już na progu. On już wiedział chyba, co, że po progu to już tutaj nie ma dużej nadziei. 20. miejsce, ostatnie lejki, to i on zamykają tą stawkę. Dawid Kubacki, właśnie on. Zobaczymy jak Dawid. Troszkę awansu było w niedawnym czasie i zobaczymy jak dzisiaj będzie skok. Bardzo ładny chyba prowadzenie, spokojne. Dokładnie tak, 132 metry i przed Kraftem. No, Dawid skoczył, zrobił swoje, teraz może czekać, co zrobią inni. Kevin Bickner. Też ładny skok. I trzecie miejsce w tej chwili. Kubacki, Kraft i Bickner. Ta trójka chyba ma ogólnie w tej chwili awans. No i Andreas Kofler. Lato też nie należy do niego, jak nigdy zresztą, no i widać to tym skokiem również. 127 metrów, co że wysokie noty, jak on jest 19 miejsce ma i wątpię, żeby to nawet za Maćkiem Kotem jest. Ciężka sytuacja. Jewgeni Klimow. Jewgeni. No nie najgorzej to wyglądało, ale 17. miejsce niestety i też chyba wątpię, żeby tu awansował. No wiem, sam do końca była, też mówiłem, że może nie awansować, ale trochę tutaj już zyskuje tę pozycję. Piotr Żyła. Oj nie, co to Polacy dzisiaj się dzieje z Polakami, naprawdę. Ja wiem, że nie umiem skakać Polakami, co mi nieraz mówiliście i ja się z tym w 100% zgadzam, no ale... Andreas Wellinger, reprezentant Niemiec. Wraca do dobrej dyspozycji, czy nie? Chyba tak. Drugie miejsce. Przed Kraftem 50. Wreszcie jest przed Kraftem. Jego zmora poprzedniego sezonu przecież. Simon Ammann. No, czy będziemy mieć dwóch Szwajcarów w 30? Odpowiedź za chwilę poznamy. Wątpię. Simon Ammann w swoim stylu, 22. miejsce, 127,5.
Nawet za koflerem jest, więc wątpię, żeby tu awansował Gregor, Schlierenzauer. Czy wraca do wielkiej formy? To się okaże. Ładny lot i daleki skok. Piękne noty również. 134 metry, wysoka nota. O 2,1 przed Kubackim. No i Gregor jakby chyba daje o sobie znać w końcu. Markus Eisenbichler. Też daleko. Jakie lądowanie piękne. No od razu to się rozwiedla w notach i prowadzi. No tam noty naprawdę świetne dostał. No i Sebastian Coloredo. Reprezentant Włoch. Też można powiedzieć, że Włosi jakby duży krok do przodu zrobili. Skok na 13 miejsce. No a raczej powinien awansować z tym skokiem. No. Jarko Mette. Popatrzmy. Wiadomo się, że będzie liderem Finlandii. No i teraz 13 miejsce. 17 Ahonen. No nie wygląda to super. Manuel Fettner. Wiecznie skaczący, wiecznie jest tym, który dodaje dużo sił reprezentacji. Teraz 6 miejsce, 131 metrów, ale 20 nawet od Polaka i od Amerykanina. Ale on stylowo ładnie też skacze. To trzeba mu przyznać. No i popatrzmy, Johan Andre Forfang. Jakby tutaj jakby troszkę Forfang zaczął się budzić po naprawdę nieudanych sezonach. No i ten skok też jest nie najgorszy, ale noty niestety pozostają wiele do życzenia, przez to traci naprawdę sporo pozycji Forfang. No ale cóż. Kento Sakuyama. Lider Japonii w tej chwili. No i nie najgorzej skoczył nawet dzisiaj. 14 miejsce. No wiadomo, Kasai i takie uczy dzisiaj wyżej od niego będą, no ale on też jest z dużymi nadziejami tutaj na drugą serię. Robert Johansson, również Norweg, który wydawało się, że będzie za tymi wielkimi gwiazdami, a on się tu wybił naprawdę świetnie. I znowu dobry skok Johanssona, 8 miejsce. Znowu jest najlepszym z Norwegów. Domen Preutz, no. Bracia Preutzowie na razie słabo. No i żadnego nie będzie w 30 nawet. Otóż to. 36 miejsce ostatnie. No i teraz przypatrzmy się następnym skoczkom. Antti Aalto. Wielka nadzieja fińskich skoków. Ale krzywe wyjście z progu i chyba to jest pożegnanie z drugą serią, mi się tak wydaje. 26 miejsce dokładnie. Nawet za Gangnesem jest. No Ahonen chyba awansuje. Jarko Mette też powie. Jarko Mette na pewno, bo on już sobie zapewnił. Alex Insam. No, tutaj walczy z Coloredo cały czas. No i teraz 6 miejsce. Znowu lepiej wypada od Sebastiana. Jak widać. I Denis Korniłow. I za chwilę rozpoczniemy już walkę o te najwyższe pozycje. Denis Korniłow, świetnie to wyglądało na progu, potem troszkę niepotrzebnie postawienie do pionu nart i 14 miejsce przez to Korniłowa. Dalej na prowadzeniu Niemiec Markus Eisenbichler, a my czekamy na Markusa Schiffnera. Jakby spóźnił to wyjście z progu Markus Schiffner, ciągnął do końca. Ale 27 miejsce, noty bardzo wysokie. 27 miejsce, no i wątpię, żebyśmy go zobaczyli w drugiej serii. Przecież tu jeszcze sporo zawodników zostało. Stefan Laje, no szkoda Schiffnera, bo naprawdę sezon letni dobry jak dla niego. Ole, Laje tutaj odpalił rakietę. 136,5, bardzo wysoko oceniony. I odleciał wreszcie. No Niemcy jakby tutaj u siebie chcieli pokazać, że oni wracają powoli. Roman Kołderka.
Też będzie dobry skok. I jest świetna odległość. Czwarte miejsce. Czemu te noty takie niskie? No, ale będzie na pewno w drugiej serii walczył. Tak samo jak Dawid Kubacki, a my czekamy Martin Omme. Estończyk. Naprawdę wyśmienita forma latem. Co to będzie, aż zimą, aż się boję. Tutaj też świetnie i powinno być drugie. Trzecie miejsce jednak. Ale wyższe noty już miał od Kołderki. 1/10 tylko za Aizem Bichlerem. No i Kamil Stoch. Kamil. Ty sobie przypomnij, jak tu wygrywałeś przecież zimą. No niezły skok Kamila. Tutaj będzie w czołówce. Piąte miejsce za Schlierenzauerem. Ale niewiele. Tutaj będzie batalia dzisiaj. Karol Geiger. No najlepsi widać, że są w wyśmienitej formie. No Geiger już chyba tak nie pobłyskał. Dziewiąte miejsce, ale będzie w czołówce, będzie walczył. Stefan Krawiec na 9 też wraca do formy Kraft. Daje prognostyk na zimę, a Stefan Hula zobaczymy co pokaże. Na razie świetna dyspozycja Stefana latem. No i ten skok też nie najgorszy. Noty dobre, 9 miejsce. No Polacy też tutaj przyciśli ostro. Niemców sporo, Austriaków. No tak sobie. No na 30 teraz Richard Freitag jest. No. Więc tutaj on również nie awansuje, wątpię. Bo jeszcze przecież zostało 3. Robert Kraniec pierwszy. Walka o ten, o letnie Grand Prix trwa nadal, więc Robert Kraniec będzie walczył do końca. Jeszcze Tepesz przecież nie zapominajmy. No Robert 132,5, szóste miejsce, on się nie podda. A co zrobi Juri Tepesz? Nerwy to nie jest jego domena. Ale on to wytrzymał, świetna odległość i świetne noty będą, drugie miejsce. Ale Laje dalej ma tą przewagę sporą. Michael Hajbek, popatrzmy. Hajbeka dzisiaj nie zobaczymy w drugiej serii, to jest pewne. I czyżby to był przełom? W końcu ta forma spadła Hajbekowi. 44 miejsce. Laje prowadzi przed Tepeszem i Aizem Bichlerem. I mogę powiedzieć, na pewno w drugiej serii będzie jeszcze ciekawie. Ostatnie 30 miejsce Mackenzie Boyd-Klaus, dla Jana Honena niestety zabrakło tutaj miejsca w drugiej serii, no. Polacy w dobrej dyspozycji, bo Kamil 6, 9 Dawid i 11 Stefan, więc tutaj dobrze widzimy to. Niestety więcej Polaków nie awansowało. Maciek 40. 46 Piotrek Żyła i 48 Klemens Murańka, więc mamy 3 reprezentantów drugiej serii, no i już za chwilę widzimy się w drugiej serii konkursu. No i już jesteśmy, więc Mackenzie Boyd-Klaus rozpoczyna tą drugą serię i oby była równie ciekawa co pierwsza. Mackenzie Boyd-Klaus rozpoczyna. No, słabym akcentem rozpoczął 128,5, no ale widocznie lato to nie jest jego mocna strona. Daniel Andretande jest jednak 30 i czy zyska troszkę więcej tych punktów niż 2? Powinien, bo to wyjście z progu było dobre i skok również bardzo dobry. 132,5. Noty jednak dalej nie powalają. Ale zobaczymy. Sebastian Coloredo. Reprezentant Włoch. No Insam jednak troszkę lepiej wypadł od niego. Ale w 30 jest, punkty zdobędzie i w dodatku jeszcze Tandego teraz wyprzedzi, bo dostał lepsze noty i skoczył o pół metra dalej. Czego chcieć więcej? Johan Andre Forfang. Oj, nie za dobre do wyjścia z progu. Znowu te problemy z wyjściem z progu Forfanga, to jest jego bolączka od 2 lat. No i teraz jest ostatni, więc Mackenzie nawet 2 punkty zdobędzie. Brawo. Jarkko Mette. Jedyny reprezentant Finlandii w drugiej serii. Oj, to wyjście z progu nie było za dobre. I skok również nie jest za dobry. Jest ostatni teraz on.
No, jestem ciekaw, czy Stefan Laje wytrzyma tą presję Kento Sakuyama. Wiemy, że Laje tutaj już nie raz prowadził nawet po serii pierwszej. W poprzednim sezonie zimą nawet dwa konkursy wygrywał, więc tutaj... No, może być ciekawie. Taku Takeuchi. Czyżby pierwsze punkty? Chyba tak, wychodzi na to. I to jest dobry skok. Będą dobre punkty dzisiaj dla niego. Trzecie miejsce w tej chwili. Kento jednak przed nim. Ach, pół punkta. No ale zasługuje na to. Naprawdę dobry sezon. No i Wojtek Sztursa. Kołderka tylko lepszy od niego. Ale ładnie, ładnie to zrobił Sztursa. 133,5. No tym ogólnie wiadomo być lepsze, ale to jest jego też bolączka. 0,3 przed Coloredo. No. Niewiele. Denis Korniłow. Też broni honoru Rosji, no ale nie za dobrze go broni, bo on skoczył gorzej niż w pierwszej serii. Szóste miejsce będzie spadek. A Tandę troszkę awansuje. Clemens Aigner. Też chyba takie pierwsze punkty. Clemensa. No ale niestety więcej nie będzie, bo to... Ten skok nie jest powalający. Szóste miejsce. Też za Tandę. Masz tu prawie blisko dwóch punktów. No to duża strata. Anders van Emmel. Tu będzie daleki skok. Brawo. Och, myślę, że mu ta narta się odpina, ale nie. Pierwsze miejsce prowadzi. Z przewagą nad Sztursą. Niewielką, ale jest ta przewaga. Też Fanden. Dzisiaj Mana nie ma, jest też Fanden. Ale ładnie to zrobił. 135,5, wysoko także oceniony. No i prowadzenie. Myślę, że tutaj troszkę dłużej może zostać na tym prowadzeniu. Noriaki Kasai. Też mogą być solidniejsze punkty. Jak nie zepsuje drugiego skoku. On w ostatnim czasie ma taką normę, że psuje te skoki. No i to nie jest taki daleki skok, jak sądziłem. Ósme miejsce, no i dzisiaj wypadnie najgorzej z Japończyków. Kento Sakuyama dalej troszkę do przodu idzie. Robert Johansson, bardzo ważny skok. No dzisiaj nie będzie jednak najlepszy z Norwegów, będzie zaraz za Van Emmelem chyba. Kevin Bickner, 16. miejsce. Choć skoczył bardzo dobrze, ale jak widać tutaj po tych pierwszych seriach mocna, bardzo duża, bardzo mocna poprzeczka jest. No ale teraz jest drugi, przegrywa tylko z Dash Van Denem, który naprawdę skoczył bardzo ładnie. No i Manuel Fettner. Też myślałem, że będzie dalej. 130,5, dziesiąta aż miejsce, ale spadek. Ile tutaj przegrał z Kasajem? 1/10, więc... Nie, on nie przegrał. On przegrał z Tandę. Troszkę niestety. 1,7 aż. Spora strata. Alex Insam. No będzie lepszy od Coloredo czy nie? Chyba będzie. Też mi się tak zdaje. Czwarte miejsce. No, czwarty, szósty z Coloredo. W drugiej serii o metr gorzej. Tu pierwszej metr dalej, więc no. Stefan Kraft. Ładnie tutaj ciągnął do końca. Czwarte miejsce, no to się na Skype'u odpada, ale na 20 nie ma dla Krafta. Jeszcze nie ten czas. Ale jest czwarty, będzie wysoko również. No i Karl Geiger, jedna z czołowych postaci. On też może do highback out robić. Kraniec i Tepeż najbardziej, ale on również. No i Geiger zrobił, co miał zrobić. Piąty w tej chwili. 133 metry. Gorsze niestety noty. 1/10 z Kraftem przegrał. Niesamowite. A też Vanden się trzyma. Stefan Hula. Oj, krzywe wyjście z progu. Tu nie wróżę już nic dobrego z tego skoku. Ciągnął do końca, ale 131 granica, 13 miejsce. No będzie spadek niestety Stefan, ale ważne, że są punkty.
Andreas Wellinger. No teraz zaczynałem plejadę Niemców chyba. Oj, słabe wyjście z progu i pierwszy Niemiec już odpada. Geiger jest piąty. Ten 18 miejsce aż spada. Jezu, prawie na sam koniec. Dawid Kubacki. No nie zepsuj tego, Dawid, bo jest szansa na znowu dobre punkty i przesuwanie się w tej klasyfikacji w górę. Aj, jeszcze troszkę dalej, byłoby jeszcze wyżej. 8 miejsce. No mogło być lepiej, wiadomo. Roman Kołdelka. No, skacze jak wnuk Czech, również latem. Ależ to zepsuł. To mógł być jego dobry konkurs kolejny. A dzisiaj 19 miejsce i to Sztursa będzie wysoko. 7 miejsce Sztursy w tej chwili. Robert robi kraniec. Odrabianie do lidera. Czas rozpocząć. Ale on za dużo nie odrobi. Marna ta liczba punktów odrobionych będzie. 18 w tej chwili jest. Ojeju. Kamil Stoch. No, Kamil, prowadzenie byłoby bardzo mile widziane. Do końca ciągnął ten skok Kamil. I na 7 miejsce się udało. Będzie najlepszym z Polaków dzisiaj. Dawid 9 cały czas. Insam Coloredo się trzymią dalej. Gregor Schlierenzauer. No naprawdę. Ale chyba wepsuł również on ten skok. Strasznie. No za bardzo w górę przesunięte to odbicie. I 23 miejsce Gregora. No szkoda, bo naprawdę wydawało się, że on wygląda coraz lepiej już. Martin Omme, jeszcze ten Estończyk, który zawsze tutaj dokłada 5 groszy, ale dzisiaj nie dołoży, bo dzisiaj ten drugi skok zepsuty. Adesh van den prowadzi cały czas przed Bicknerem i Van Emmelem. Kraft czwarty. No i zostało trzech. Pierwszy Markus Eisenbichler. Pierwszy skok fenomenalny, drugi już gorszy niestety. 16 miejsce, ależ spadek. Stefan 15, więc nie najgorzej spadł tutaj. No i Jurij Tepesz. No on też może odrobić, jest przecież wiceliderem. Ależ on tu teraz skoczył. 137,5, no i to jest chyba zwycięzca dzisiejszego konkursu, bo wątpię, żeby Laje tyle skoczył. On nie jest w takiej dyspozycji jak Tepesz. Nie jest w takiej dobrej formie, ale będzie chyba na podium. Drugie miejsce, więc przegrywa tylko z Jurijem Tepeszem. Drugi jest Stefan Laje. Trzeci kończy niespodzianka Gregor Deschwanden. No również następne pozycje są niespodzianką, bo czwarty Kevin Bickner. Kto by się tego spodziewał? Piąty Van Emmel, szósty Kraft. Siódmy Geiger, ósmy Insam, dziewiąty Stoch, dziesiąty Sztursa. Polacy jeszcze na 11 miejscu. Kubacki. No i Stefan jest na 17. Ostatnie trzy miejsca. Klaus Forfang Mette. My popatrzmy na klasyfikację generalną letniej Grand Prix, bo tutaj zrobi się niezbyt ciekawie dla Michaela Heibecka, który już tylko o ile? O 37 punktów prowadzi przed Jurijem Tepeszem. Laje jest trzeci, ale jego strata jest już większa, ponad 100 punktów. Dokładnie 121 punktów do Heibecka. Czwarty Kraniec, piąty Geiger, szósty Hula, siódmy Stoch, ósmy Nomme, dziewiąty Insam, dziesiąty Roman Kołdelka. No tutaj troszkę zawodników poawansowywało. Gregor Deschwanden między innymi na 28 miejsce przed Dammannem. Kraft, 24 miejsce, 91 punktów. Krafta, no, zaczyna Kraft się budzić nam do życia w końcu. Dawid Kubacki, 25, 87 punktów. Tutaj chyba nieznaczny spadek Dawida. Jak to tutaj wygląda? Dwóch Polaków, 10, Stefan 6, 7 Kamil. No, równe, bardzo równe ilości punktów. Dawid, 25, następnie Piotr Żyła, 30, 33 Klemens Murańka. No i ostatni, 39 Maciej Kot. Na razie bez punktów. Dwójka tylko zawodników już. Ściernen i de Comte Savoie. Takeuchi jest przedostatnim, ma 18 punktów. No tutaj się teraz ciekawiej robi, no.
Michael Glazer, no Kevin Wickner znowu uciekł Glazerowi. No, Kevin Wickner jest 15 w tabeli, 116 punktów, no ale dzisiaj świetny występ, trzeba powiedzieć. No ja dzięki Wam za uwagę. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to nie zapomnijcie o ocenie i do zobaczenia w następnym. Kiedy to spotkamy się już, no można powiedzieć, w 8. konkursie, więc już ponad połowa jest za nami, więc trzymajcie się, na razie, hej!